Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Zaraz sobie jeszcze tylko odpalę stopper, tylko gdzie mam ten stopper i zaraz zaczniemy grać. Nie mam nowy telefon i po prostu muszę się jeszcze jakoś do niego bardziej dostosować. Tylko gdzie mam ten stopper? Tam i to się rodzi pytanie. Samowyzwalacz. What? Aha, dobra. Dobra. A nie, dobra, zatrzymaj. Jest, tu mamy stoper, dobra. Tu mi będzie sobie stoper fajnie tykał. Znaczy tam będzie jeszcze z pół minuty na pewno doliczone. A to, że szukał stopera. I czemu mam spadki FPS-ów? O kurde, ale zlażyło. Ej, dobra. Jakoś tutaj tak pusto w Kornis. Tak dziwnie. Nie pomyśleliście? Przypadkiem? Bardzo dziwnie. Aha. Czemu on tu stoi? No to się robi powoli śmieszne. Dobra, misję zobaczmy. Jakie tu mamy? Dziwny sklep. Aha. Do lasu. Aha. Przy południowej. Aha. To przy okazji zrobimy to zadanie, bo aż mnie to dziwi, że aż tak została porwana. Da fuck, przez jakiegoś cieśla. Da fuck. Kurde, co to za lagi. Nie podoba mi się to. A już najmniej się to podoba to, żem się trochę nagrał w tego Rizena. Ale wiecie, no gra tak wciąga, no że muszę. Ale Gothica też zacznę nagrywać. Jak już będzie ten rok szkolny, to tym lepiej, bo będzie częściej niż w wakacje w sumie. Ho. Zębacze. Aby ubić te zębacze. Oluj, tam masz 3 zębacze. Ale w sumie wątpię, żeby tam była taka pizda jak Grita. To sprawdzimy sobie jeszcze te lasy. Ciekawe, czy to będzie jeszcze tych wilków. Jak na razie to... O, słychać. Chodź tu. Czekaj, ale cię muszę przeszukać. Czekaj, cię muszę przeszukać. Dobra, możesz już iść. Ty, ciekawe, czy dojdzie do miasta. Będę miał ubaw. A w sumie niech ten wilk sra w gacie. Dobra, trochę się zwierząt narespiło. Ale to kij z tym. O kurde, tam to jest dopiero tych wilków. Czekaj. Już my zaraz im krzywdę zrobimy za chwilę. Ty, krytyki im zadajemy. Fajnie. Dobra, wpis tu z nimi. Okej, na zdrówko. Nie szkodzi ci. Trzeba te wilki przeszukać. A więcej skórek to akurat będzie dla niego. A jedną krwiopicę to tak wydymamy. O ty. Czekaj. Oluj. Nie mamy antidotum. Oj, kiepsko, kiepsko. Trzeba będzie kupić nieco tego antidotum. Może tu została porwana ta idiotka? Nigdy nie wiadomo. Są tam te czarne gobliny? Są, ale jej tam nie ma w dalszym ciągu. Ale tam jest jakiś rozbity obóz. Więc jakbym tak zobaczył tak z daleka, może ona tam jest. A
A to dalej zbugowany krwiopijca. Współczuję. Nie, tam mi wątpię, żeby. Nie będzie jej tam. O kurde. Fuck. Tutaj trochę mamy przesrane. O kurde. Te leśne dziadki zaraz się za mnie wezmą. Uważać. Kurde, jakby dało radę, to bym tam skoczył. No i HP mi schodzi. To jest najgorsze teraz. Kurde, no. Niedobrze, no bo jesteśmy zatruci przecież. A HP mi teraz będzie tak w cholerę schodzić. No to wychodzi na to, że jesteśmy w dupie. Chyba, że teraz wypiję miksturę o taką. I ewentualnie jeszcze wypiję taką potkę. Albo za dwie. Tej, albo mi się Dobra. Trzeba zdążyć. Kurde. U kogo ja mogę kupić? Chyba u. Może u Zurisa kupię te antidotum. Zdążymy do miasta zanim zginę. A nie chcę ginąć, poważnie. To nie sprawia mi jakoś radości, kiedy ginę. Dobra, teraz weź taką potkę. W zupełności się z tobą Dobra, zgadzam. ludzi się już zrobiło więcej. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Dobra. U Myxira nie kupię. Musiałbym najwyżej się tepnąć do Kronosa, bo on ma, tylko musiałbym znowu do Jarkendaru iść, ja tego nie chcę robić. Dobra, Zuris, wiem, że ty masz. Ty Nie najlepiej jeszcze wierzę. tą potkę jedną wypić, czy tam Nie dwie. wierzę. Niczego jej już nie powiem. Hej! Gdybym sama tego nie widziała, nie mogę Poka. się zajmować wszystkim No nie wszystkim. masz Nie wierzę. antidotum, ty On po prostu jebany. za dużo gada. Nie. Nie potrafi No niczego nie wytrzymać gadaj. dla siebie. No Tajemnica, nie którą gadaj. wszyscy wiedzą. Przecież chuj. Nieistotne. Nikomu tego nie Konstantino wykażę. jeszcze ma. Do Gdybym niego mogę sama tego nie pójść. widziała, to przecież okropne. Ja pierdolę. Taką mamy przejebkę przez to wszystko. Że muszę się potkami teraz żywić. Ale Beliar. Wstawaj! No kurde, wstawaj! Ty masz, na pewno. Aha, jakąś roślinkę mam mu. Kurde! Jest antidotum. Chuj. Oluju, szybko! Najpierw tą potkę wypij, a teraz antidotum. Pięknie. Ratujesz życie, człowieku. Musiałem trochę potków zużyć, ale przeżyłem. To jest najważniejsze. A jeszcze kupię od ciebie te dwie. O! O, respią mu się. Chyba będą mu się respić w nieskończoność. Dobra, kupimy od ciebie trochę tych. I jeszcze jedną. Dobra. Ahoj. Będę miał 12 sztuk. Żebym miał jakieś zapasy. A jaką roślinę mam mu znaleźć? Właśnie. Ale to na misję raczej. Dzinna prośba Konstantino. Aha. Istota bardzo silnej trucizny. Nie, coraz dziwniejsze są te misje w Gotiku. I powoli mam wrażenie, Adanos że cieszył się ze trochę będę miał wszystkiego, roboty. co wówczas powstało, a swą A miłością podobno ma jeszcze powstać nie Returning zasłużył sobie. 2.0. To ja już po prostu. What the fuck? Co to się będzie działo? Jak ja nawet jedynki nie skończyłem, to co dopiero wyjdzie druga część takiej wersji. Po prostu grać się będzie chciało. Ja sobie na pewno pobiorę Returninga 2.0, ale wątpię, żebym go nagrywał. Przy czym jeszcze jedynki nie skończyłem. To jest dla mnie trochę nie halo i nielogiczne. Dobra, może tutaj będzie. Pamiętam, jak żem tu miał się dostać do Corinis, musiałem się trochę męczyć. W którymś to tam było odcinku, tylko były to może w 10, 11, nie wiem, nie pamiętam. Tyle odcinków już jest, 41, to jeszcze będzie tak, może z 200. Jakoś się to. Może tu jest ten cieśla. Czekaj.
Zapiszemy na tym. Dobrze. I teraz wyciągaj miecza. Czy co tam masz? Rozerwę cię na kawałki. No, zobaczymy. Dobra. Czekaj, ja najpierw muszę ten. Ale człowieku, daj mi najpierw potkę wypić. Nie da mi. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Daj mi potkę wypić. Motyluju. No nie da mi. No widać mi nie chce dać, to robi mi na złość w takim razie. Muszę mu uciec najpierw. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Dobra. Okej. Odpuścił mi. Dobra. Aha. I coś jeszcze chyba chciałem. Te serafisy. Gdzie one są? A nie, mięsem. Mięsem się też może fajnie pożywić. Ono też nam daje nieco wytrzymałości. Fajnie by było, jak też bym się jeszcze przyszedł do klasztoru i nauczył się trzeciego kręgu magii. Mam tylko 11 punktów nauki, to w sumie jeszcze miałbym na ten trzeci krąg. I musiałbym sobie trochę many też skołować, tak do 150, max 200. Już 200 many to by było nieźle, bo na raz miałbym przyzwanie tego kamiennego dekla, a na dwa, że mógłbym jeszcze poczarować. Więc w sumie 200 many to już nie jest tragicznie, a wręcz momentami dobrze. A i mówiłem, że ucieknę, to ciało mi zniknie. To jest takie chujowe. Dobra. Rozerwę cię na kawałki! O kurde, 2-1. Ty pierwszy zdechniesz. Dobra, poszło. Patrzcie, jaka kosa. Oh yeah, motherfucker! Poszło. Błyskawicznie. Nawet mnie nie drasnęli. Aha, ten się zbugował. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie, że cię lutuje chodząc. Czyli też się chce tak pochodzi. Dobra, on się zbugował, no dobra. Ja mu nawet głowy nie będę truł. A może jeszcze ich przelutujemy tutaj. A nie, myślałem, że tutaj porwali ją. A skoro wychodzi na to, że tu jej nie ma, no to trzeba szukać jeszcze innego lasu na południu, bo jest jeszcze jeden. Jebany. Jeszcze nie dość, że jest martwy, to on dalej biega. Fuck logic. Dobra, idziemy stąd. To sprawdzimy sobie teraz drugie lasy na południu. Może tam coś się znajdzie? Kto go wie? Mamy już chyba tam 12 minut, 13 w sumie. No nie wiem, taki 40-minutowy odcinek, ale dzisiaj będą dwa odcinki, ten i jeszcze jeden. Żebyście po prostu mieli co oglądać. A do Górniczej Doliny pójdziemy wtedy, kiedy już cały Kornis zostanie albo wyczyszczone, albo wypełnione z misji pobocznych, tudzież fabularnych. Czyli tam coś jest? A. Tej, ten truposz... Czekaj. Ta! Ten truposz został przeniesiony. Dokładnie. On został przeniesiony na to miejsce, bo ja pamiętam inaczej. Całkiem inaczej to wyglądało. Wszystko. Ale można wsiąść. No, można wsiąść. Tak. Na wszelki wypadek. A! Zenka musieli przenieść ciało szkielety na inne miejsce. No bo wtedy by się to nie zgadzało z... modem The Returning. Ale nie jest źle, jakieś spadki FPS-ów mam, nie wiem dlaczego. To mnie trochę dziwi. Ale w sumie mniejsza z tym. Dobra, tu mnie chcą jakieś zwierzęta straszyć. Te odgłosy są jeszcze gorsze od samych zębaczy. Ale dobra, sprawdzimy drugie lasy. Wybijemy kolejne stworzenia, może tam będzie Grita.
Fajnie by było ją odnaleźć, bo w sumie znaleźliśmy jego czeladnika. To teraz fajnie by było ją ponownie tam znaleźć. Dobra, to idziemy teraz tutaj. No jak dla mnie to jest ta południowa brama, no drugiej innej takiej nie widzę, chyba że to rzeczywiście jest po drugiej stronie, ale sprawdzić zawsze można. Czekaj. O, tak sobie trafimy tego. No i dobra, pudło. To na marne w ogóle poleciało. Zaraz się na mnie rzucą. Gnoje. Dobra, teraz on tak zrobi. Okej, dobra. Miałem już dawno wybić, ale stwierdziłem, a co mi tam kiedyś, może się nim zajmę. I teraz właśnie mam je z głowy. No, powinien być głupszy. Bo on nie wie, co to jest prezerwatywa, to dlatego szuka u Lorda Hagena. O, taki dekiel. Dobra, o, na co piła? Może piła 5? Na żadnej pile nie byłem, szczerze mówiąc, wolałbym nie chodzić na takie filmy. Chociaż, co by to mi się stało, ja bym poszedł na taką piłę, choć raz. No tak, nie byłoby to źle, ale może w nocy by mi się coś koszmarnego potem śniło. Co prawda, horrorów nie oglądam za dużo, rzadko kiedy coś zobaczę. A co prawda, filmów też za dużo nie oglądam, ale jak coś naprawdę mi się spodoba i wciągnie, to oglądam i wtedy ciągnie mnie do następnych filmów. Dobrze, jep, skoczek. Dobra, zapisz ty w ogóle grę, bo jak ty nie zapiszesz takiej gry, to będzie w ogóle żal. Dobra. No i teraz można ubijać takie ścierwa. Okej. Idę na następne. Najlepiej jakbym je pojedynczo wybijał. Nie byłoby większych problemów. O, dobra. I następny. Chodź to. To jeszcze słyszę gobliny. Ej, to już nie są żarty. No nie, jeszcze goblin. Jeszcze gobliny mam na głowie. No nie, 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 nie. Panowie, tak się nie bawimy. Nie, nie, nie. Tu się nie dostaniecie. O, tu się w życiu nie dostaniecie. Ty, patrz. Ty, a jak one się tutaj doczołgają, to... One są, kurde, level hardy. No ale są za niscy, kurde, to są kurdupelki po 50 cm. W życiu. Mogą się męczyć. Mogą się męczyć. Ale jak na ich taki wzrost, to oni się ni chuj nie dostaną. No jeszcze może w sumie ich bym tak wykończył. Dla beki. Ups, skończyła mi się magia. Muszę manę uzupełnić odpowiednimi potkami. O, jeszcze raz tego ciulnę. O, tu poszło, teraz następny. Aha, trafiłem w innego czarnego, ale jak tu wskoczę, to może na przykład bym mógł bić już takiego gobliny. Ty, jak tu się dostaną, to automatycznie wyciągam miecza i jedziemy z nimi. Dobra, zrobimy to tak. Trzeba działać strategicznie. Luju. Poszło. Czyli dupa. Kurde no! Takie jesteście cwaniaki, kozaczki. No patrzcie, te gobliny są głupsze niż myślałem. Dobra. A, goblinki sobie odpuściły. Jednego przynajmniej ubiłem. To tam masz. Pięknie. A toporek gdzie zgubiłeś? Zabawki też umiesz gubić? No tak, to pozdra. Czekaj, tu chyba... O, są te bagienne zielska. Teraz sobie je pogarniam. 3 sztuki. To akurat się przydadzą na rozdział bodajże chyba trzeci. Kiedy to trzeba będzie naprawiać okojnosa. No i znowu te gobliny. O,
Jednego tak ciulnąłem na raz, ale jeszcze tu słyszałem jednego goblina. Ale fajnie, więcej tu jest stworzeń. Dziwne, że ten goblin po mnie nie idzie. Okej. Dobra, teraz się nieco o 3 kroki cofniemy, czy 4. I zaczniemy się bić. Pięknie. Dobra. Nie, to już się robi coraz dziwniejsze. Myślę, że w Returningu 2.0 naprawicie ten błąd. Bo to wydaje się być komiczne i śmieszne. Dobra, trzeba będzie powolutku po kolei wybić te wszystkie ścierwa. Tego goblina to ja powinienem zajebać. Ładnie. Już teraz to prawie nikt mi nie może damage'a zadać, bo ja tu ich jadę. Dobra, tu kolejny. Chodź, 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 chodź. I tak zginiesz. No i ładnie, my tu ich pieczemy. Jeszcze jeden goblin. Ale fajnie, gobliny są w tym miejscu, a tu jeszcze ich nie było. O lud, dobra. O kurde. Ten bardziej przebiegły. Dobra. Z tym było nieco ciężej, bo ten akurat walczył jak należy, ale i tak daliśmy radę, no to w sumie bez różnicy. Zjedz trochę mięsa pieczonego. No to nie dość, że nam HP regeneruje, to jeszcze przy okazji wytrzymałość. I to jest o tyle dobre, że nie musimy się z tym za bardzo męczyć. Trzeba będzie się zagospodarować w zapasy potek, bo za niedługo mogą nam się pokończyć i będzie nieco ciężej. Jak się postaramy, to wszystko będzie po naszej myśli. Okej, już będziemy mieli tam chyba z 22 minuty. To jeszcze tak z 15 minut. Nie wiem, zobaczymy. Zależy, jak się akcja będzie toczyć. Tu wyczuwam wargi jak nic. Bo to jeszcze pamiętam te miejsca. No, wargi jak nic są. A one potrafią gryźć. A ja bym rzucił fireballa. A jeszcze innego mu rzucę i zginie. Ty patrz, przeżył. Jebany. Ale dobra, zabiłem go. Tu trzeba na nich czarami sypać. To jest najlepszy sposób na to, żeby wybić te ścierwa, które sprawiają no, dość dużo problemów. Damage'a sporo cisną, a expa za nich jest całkiem sporo, więc nie ma... Nie jest tu źle. Tu wyczuwam kolejnego barga. Albo mi się zdaje. O kurde. Co kurwa? Oż w pytonga, dobra, jeden chyba po mnie idzie. Ja pierdolę. Aż oplułem spację z tego wszystkiego. Ale ja pierdolę. Trzy smocze zębacz, przecież ja tam nie wyrobię. No chyba, że... Czekaj. Kurde, no nie wyrobię. Chyba, że przyzwę tego idiotę i tym razem mi może pomoże. Może pomoże, kurde. O, jeszcze cieniostwora zabrakło. Kurde, za dużo tych stworzeń jest tam. Dobra, przyzwę go. A ty masz mi pomóc. Dobra, pomaga mi. Jebany. Dobra. Na razie trzyma gardę. Jebany. Wytrzymały. O kurde, ja bym wolał się oddalić. Dobra, mój przyjaciel się tam z nimi bawi. Ja wskoczę na drzewko i się zabawimy. Dobra, jeden warg tam zginie. Zarzucę fireballem. O dobra, pomogłem. Bardzo. Tylko teraz kurde ten... O i golem się rozsypał. Ale ich chyba poosłabiał, nie? A sprawdzimy jak tam z ich damage'em. Dobra. Jebane twarde skurwysyny. No, na drzewo nie wskoczycie.
Jebane! Ale dobrze, że save'a walnąłem. To jest w ogóle szczęście. Kurde! Jebaki są twarde. Ale tam zakładam, że musi być Grita, no. Innego wyjścia nie ma. Chyba, że się mylę tym razem. Tam też jej nie ma. No nie wiem, zaraz sprawdzimy tą jaskinię do reszty. Coś skombinuję plan działania. Okej, loading się zrobił. Dobra, a teraz... Teraz pytanie, czy jest sens iść na te wargi. Wargi i tak dalej, bo... To już się robi koszmarne. Kiedy się patrzy na jednego cieniestwora i kilku zębaczy. To już coś jest stanowczo nie tak, chyba że odpalę teraz sprinta i zrobię największą głupotę świata. O kurde, ugryzł mnie. Uciekamy, uciekamy! No luju! O kurde, jak mnie chapnął. Jebany. No cóż. Myślę, że... Chyba na razie odpuścimy sobie tych smoczych idiotów. Bo oni sprawiają bardzo dużo problemów. Więcej niż mi się bardziej wydawało. Ale trudno poradzić na takie coś. Innym razem je pokonamy, kiedy być może będziemy już na to bardziej przygotowani. Wtedy pójdziemy na trzy zębacze, jednego warga i jednego cieniostwora. Naraz. To jest w ogóle katastrofa. Nawet taki golem już sobie nie poradził. Znaczy zabił tam jednego. Ale no to chyba się na tym jego rola skończyła, na jednym zabitym stworzeniu. Może tutaj, kurwa, ja już powoli głupieję. Jakiś cieśla. Cieśla. A gdzie on może być? Ja go będę wszędzie szukał. Gdzie da radę, to będę szukał. Jak nie znajdę, to będzie naprawdę źle. Bo chcę misję wypełnić, a to jest ważne. Ale zatem jak chcę tą misję zrobić, no to chyba muszę się trochę pomęczyć. A z tym cieślem to też trochę przesadzone. Nie, tu muszą być te lasy, kurde. Nie ma bata, żeby to były jakieś inne. No bo jak, skąd mogłoby to wszystko tak od razu się... zrobić, dobra. Wybijemy te wszystkie ścierwa. Po prostu. Dobra. O kurde, tu trochę ich będzie. Ale damy radę. Patrz! Czemu to jeszcze nie spłonęło? Dobra, poszło. Kurde. Przecież ja myślałem, że to już ono dawno spłonie. Dobra, jeszcze jeden. Poszło. Takie kombo przywaliłem. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Dobra. Warto by było się wyleczyć. Dobra, straciłem tą podkę. Mhm. Tu widać też trochę bagiennego ziela na srano. No nie, no idziemy dalej lasami, no co ja będę... robił. No w którejś części lasu się znajdzie w końcu. Ta mgła, ta wkurzająca mgła, wszystko mówi. Warg? Nie, wilk. O tyle dobrze, bo jakby to był warg, to już po prostu mam pobeźmy. Zapiszemy grę. No i trzeba będzie się dalej szwendać. No ja jej poszukam, no mimo wszystko. O kurwa. Super.
No, lepiej nie może być. Jakby tego było mało, orkowie teraz mają... Każdy ork teraz ma kuszę. I jak tu zabić takiego orka? Hmm? Czyli dalej się wziął na mnie? Dobra, spudłował. Teraz coś puduje. Dobra, chyba mu uciekłem. Kurde, tu jeszcze jest jeden ork. Oj, coś czuję, że teraz będę miał przesranę. Też cię widzę. Aha, zabił wilka. Pozdro. No weź ty się tam wespnij. Człowieku, ty krwawisz w cholerę. Dobra, gonią mnie? Nie. Mogę się podleczyć. Tylko właściwie na czym mogę się tak podleczyć? A zużyję sobie... A może to wezmę? Ale nie, to w sumie też by było przydatne. Dobra. Dobra, lecz mnie. No okej. Aha, ugryzł mnie? Ej, patrz! Gryzie mnie, mimo tego, że on jest niżej ode mnie. Dobra. To już było OP. Dziwne. Tam chyba bandyci są. Są? Czy ich nie ma? Nie. Dobra, czysto. A nie, bo oni tu byli w sumie. To można wziąć coś. Tutaj. No, kolejna skrzynka. Pusta. Okej. Okay. Jakaś kamienna tabliczka. Zawsze coś. Dobra, zjem te serafisy. Albo to najlepiej, żeby to jakoś miało użytek. Bo jakbym tego nie jadł, to w sumie na co bym trzymał taką ilość. Słyszę ścierwojady, tak dziabają po tej ziemi. To one są nade mną, czy co? Zaraz sprawdzimy. Aż mnie ciekawość zżera. No, coś mi się wydaje, że tu będą te ścierwojady. Oluj. Czekaj. Teraz nagle tu wskoczyć, tak. No, słyszę. Oj, będziemy mieli do czynienia z czymś nowym. Ścierwojady na górze. Fajnie. A tu wskoczysz. Ojebane. Tej, gdzieś mnie w ogóle. O kurde. Jak mnie wydupiło. Dobra, ale nam tu wyskoczą debile. Aha, fajnie, ścierwiady na górze. Zawsze coś. Co mnie tu można sprawdzić, bo też nie głupi pomysł. O, tu jakiś koleś siedzi. Pogadamy z nim. Jak w ogóle. Aha. Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? A, dzięki. Chętnie. Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura. Według mojego własnego przepisu. Aha. Więc co tu właściwie robisz? No. O! O! I on nam pomoże. I chyba sobie coś przypomniałem. Muszę sobie kupić skórzany pancerz. Sobie tak teraz przypomniałem. Dokładnie. Zaraz się wrócimy do Corinis. A czemu on nie ma tu dubbingu? Co jest grane? O, wytwarzanie strzał. Nie, dzięki. Jednak nie przyjmuję. Co tam jest? Ty, jakaś wieża tam. Co to? Trzeba to zobaczyć. Aż jestem ciekaw, co tam się kryje w tym. O, w sumie? To nam da kolejne 5 minut odcinka, plus jeszcze kupimy pancerz. I w następnym odcinku udamy się do myśliwych.
Może tym razem? Czekaj, masz tą skórę czarnego trolla? O kurwa. O ja pisko, pisko, pisko. Zębacze tam pewnie są. Zapisz to najpierw. Dobra, w dupie mam tą grytę na razie. A skórę czarnego trolla mamy. No jest, czarnego trolla jest, to spokojnie, zapisana gra. Dobra, to zwykłe zębacze, to ja ubiję. Oluj, 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 oluj. Dobra, jeden spłonął. Czekaj, czekaj. Ucieknij, ucieknij mu najlepiej. No i chuj mnie zjadł. Czekaj, z fireboli cię pocisnę, to się zestrasz całkowicie. Czekaj, no ja tam tylko wyjmę parę fireboli i będzie po tobie po prostu. No będzie po prostu już po tobie. O, dobra, zawarknął. Czekaj, dobra, gotowe mam tu fireball, to wystarczy, że tylko na nich wyceluję. I jeb się. Co jest? Dobra, jeden spłonął. No i fajnie. Ten akurat nie dał mi się zabić. A! Poszedł sobie swojego zębacza. No pozdro. Jak może swojego przyjaciela jeść? Takie kurde. Masz tu firebola. No i zdechło z głodu. Proszę bardzo, mięso zębacza. Też się przyda. Dobra, teraz tutaj sprawdzimy te ruiny, bo zakładam, że tu będzie coś naprawdę niezwykłego i mam nadzieję, że to będzie miało jakąś wartość. Dobra, tu jakieś roślinki, zwoje magiczne. Tu może coś jest. Zieleczny, czyli tylko tyle. Tu, o, jest ten szczaw królewski, ale nie wiem, czy to jest ta roślina, czy cokolwiek by to było. Ha. Ha. Aha. Da się stąd wydostać? A da się w ogóle na górę wspiąć? Jakie to są niedojebane schody. Patrzcie. Ciężko w ogóle. No i patrzcie, takie chuje. Nie, no porąbane. Nie, dobra, ja się nawet tam już nie wspinam. Tylko stąd uciekam. Dobra, czyli ruiny niezbyt interesujące. No cóż, cóż poradzić. No, coś ty utknął w tym miejscu, człowieku. Dobra, teraz pójdziemy do Corinis po skórzany pancerz. I myślę, że pożegnalibyśmy się już w tym odcinku. Dzisiaj go wyślę, jeszcze jeden. Będziemy podróżować do tych myśliwych z tym Falkiem, czy jak mu tam porozmawiać trzeba. No i po prostu to załatwi się jak najprędzej, no bo jak kupimy ten skórzany pancerz, to chyba tym razem nas przyjmą. Mamy łuk nałożony, więc w sumie mogą nas wziąć za myśliwych i do nich dołączyć. Zobaczymy, jakie questy będą w ogóle od tych myśliwych. Sobie zejdziemy tą drogą, będziemy mieli najszybciej do Corinis. Czekaj. Nie, dobra, nie mam czasu na te ścierwa. Na to by... Czekaj, to wolałbym wybić jeszcze z fireboli, bo to jest i tak mimo wszystko jeszcze groźne. O, widzicie? W dwójkę mogą mnie zabić. Jebanku. Dobra. A, lub nie. Ale ledwie bym powiedział. To było ledwie. No bo trochę jeszcze brakowało, aby mnie zabiły skubane. Zjedz sobie pieczonego mięcha. Dobra, teraz jakieś potki walnij. Tak od siebie. Możesz taką wypić. I taką. Pozwalam ci. Dobra. A teraz schodzimy coraz niżej. Tam mamy jeszcze bandytów na głowie w tejże latarni. Okej, okay. Teraz możemy nieco zejść już niżej. Jeszcze parę kwiopic trzeba będzie ubić. Na pewno będą jeszcze kretoszczury.
Nie, bo ja rozpoznaję niektóre miejsca i... No, i są te szczurki. A kretoszczury powinny też być. Dobra, słyszę szczura. Albo kilka nawet. Dobra. To wszystko spłonęło. No, te szczury nic nie mają. A w zwykłym gotiku mają. O, nie. To trzeba się tym zająć. Dobra. Tym się trzeba zająć błyskawicznie, bo... O, dobra. Ej, nie ma! Jak? Czekaj. Moment. O. Ledwie, ale się udało. No i dobra, idziemy już do tego Corinis, kupujemy sobie skórzany pancerz jak tylko będzie i się żegnamy. Może 140, może 1 minut, nie wiem, coś mniej więcej będzie koło tego. Ale tak, mniej więcej zrobiliśmy coś, pochodziliśmy trochę po tych lasach. Nie znalazłem żadnej, o dziwo, grity, choć istnieje. To może trzeba gdzie indziej szukać, no nie wiem. No. Musiałbym się tym zająć poza odcinkiem. Ja wiem, kto ma skórzany pancerz, więc się akurat tam dostaniemy bez problemu. I się żegnamy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że aż dał tobie reporta i zjadł kabanosa. Dobra, pysk. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, u Mateo na pewno będzie. To kupimy. Yo, madafako, kupujemy. No, na pewno ci. Dobra, pysk. Ty, w ogóle Mateo ma chyba inny ryj niż pamiętałem wcześniej. Nie wiem, chuj z tym. Miał ryj podobny do tego, Gomeza z Gotika pierwszego. Ja to pamiętam jeszcze. Nie wiem, no musieli tu pomodyfikować, chuj. Dobra, mamy ten skórzany pancerz. Gdzie ten skórzany? Gdzie jest ten skórzany? A dlaczego... Co to za jaścierwo dostałem? Mnie nie słucha. Nie mogę zajmować. Kurde. Gdzie ja mam ten skórzany pancerz? Mam swoje zdanie na ten. Kurde. Do dupy z taką robotą. Przyszło nam życie w niedobry czas. A ten czaj jak zwykle. Ech, nic nowego. Nic w sumie nowego. No, ale dlaczego on mi sprzedał takie gówno? Hm? Czyli tu by udało się dostać? Nie. Musiałbym inaczej to zrobić. Tu w sumie może by się udało. O, proszę. Teraz takie coś. Zapisać. Jeszcze się nie żegnamy jednak, bo chce się tam włamać. I teraz tu na górę. Debil, nie udało mu się. On nie umie parkouru, on nawet nie wie, co to jest w ogóle parkour. Zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Pustka w głowie, no totalna. Dobra, może ty, bo... Czemu nikt mnie nie słucha? No nie, nie masz. To mnie boli. Bardzo mnie to boli, że nie masz. Mówią to i owo. Czekaj, no. Jeszcze jest jeden sposób. A. Słyszę o tym po raz pierwszy. Działa? A działa? Ty goni mnie. Alarm! Oluj. Rozerwę cię na strzępy! Aha! Dobra! Też cię kiedyś rozerwę na strzępy i zobaczymy, jak ty będziesz się czuł. Kurde, chciał mnie już dobić, ale wolałem tego nie pokazywać. Bo Bezio tak naprawdę nigdy nie zginął i nie zginie. Jest nieśmiertelny typ. Czekaj. I chuj, miałem doskoczyć, ale nie doskoczę. Ale dlaczego mi taki ścierwo dałeś? Czekaj, może będziesz miał jeszcze jakiś pancerzyk czy coś w zanadrzu. Zaraz sprawdzimy. Wiem, że coś jeszcze tam masz, no. Nie masz jednak. Poezja myrtańska. Kogo kurwa obchodzi poezja myrtańska? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No i tylko przeciągam ten odcinek, a ja chcę jeszcze dzisiaj jeden nagrać. Już mi lepiej. Stój! Nikt nie... Nie mów, że...
nie wejdę. Nie ma szans. Nie ma szans? O, czekaj. Przejdziemy się do Zurisa. Kupimy od niego czar sen. No już żyjemy na nim. No. Kurde, ja to jeszcze pamiętam. Przecież to jest jedyna chyba najlepsza metoda na to. Dobra. Zrobimy to i się skończy ten odcinek. Dobra. Teraz każdy już o tym wie. Gdzie masz ten czar sen? Niczego gdzie jest sen? Dobra, jest. Dziękuję. Mój mąż uważa inaczej. A mój uważa tak samo. Czego jej już nie powiem. Kurde. Słyszałam. Wiem, wcinam się w te ich konwersacje takie randomowe. A tu kurde. A człowiek to pokonał sam bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Odłóż broń. Zamknij pysk. Sprytnie. Dobra, Staricz zamknął mordę. No dobra, to nie jest Staricz. Może to jest Eto bardziej, bo on tak ciągle pleskocze tą mordą. No to bardziej Eto mi przypomina. Dobra, teraz użyjemy tego pięknego czaru. Nie można wierzyć. I go zamkniemy. Czekaj. Sen. O, ja, nie, no jak ja jestem dobry. To było oczywiste. Dobra. Można chyba oblukać, nie? O, chyba tam był ten skórzany pancerz, nie? Jeszcze jedno musimy. I można stąd spierdać. Teraz można uciec przez te kartony. I chuja nam zrobi. Tylko teraz ryzykowny będzie skok. Ale mamy ten skórzany pancerz w końcu? Stroj obywatela. Są same stroje obywatela. Gdzie są w ogóle skórzane pancerze? Halo? Halo? Kurde, nic nie ma. Ej, co oni zrobili? Dobra, walić. Skończymy już i tak odcinek. Chyba, że mi powiecie, gdzie jest ten skórzany pancerz. Albo się porozglądam gdzieś. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Skorpio, nie wiem czemu ja tak to zrobiłem, ale czekaj, fajnie już było. O. Dobra, trzymajcie się, na razie, jo!